Dzień dobry, Maciek z tej strony, a przed Państwem Skoda Fabia po liftingu silnikiem czterocylindrowym 1.4.16, tutaj w tej mocniejszej odmianie 100 koni. Auto jest z 2006 roku i pewnie jak widzieliście po opisie ma prawie 300 tysięcy, ale spójrzcie jak wygląda samochód, który był sprowadzony dopiero do pół roku temu do kraju. Nie ma na nim korozji. Przejechałem nim około 200 paru kilometrów. Jedzie się naprawdę przyjemnie. Nic nie jest powybijane. Hamulce są eleganckie. Żyleta. No i tylko to pokazuje, jak te samochody się różnią, gdy są większość czasu użytkowane za granicą, a gdy jeżdżam od nowości po naszych dość zniszczonych polskich drogach. Tutaj mamy dosyć fajne wyposażenie, bo jest oczywiście sprawna klima. Mamy hak. Przy okazji jeszcze jest tempomat, komputer pokładowy, elektryka, no i parę takich rzeczy, relingi, no ale to zawsze Wam opowiadam wewnątrz. Auto przy okazji miało, bo sprowadzają do Polski, jak widzę pod maską, wymieniony olej oraz jest też sztalepka od rozrządu. Czy jeszcze coś dodać? Chyba nie. Sama auto, jak widzicie, broni się dobrze. Ma oczywiście ważny przegląd i OC. Że nagram Wam teraz wnętrze pojazdu, bo autko się jeszcze troszeczkę osusza, bo właśnie byłem na myjni. Spójrzcie sobie na przebieg, tak właśnie jak na tytule filmu, jak wygląda Skoda przy przebiegu 300 tysięcy w oryginalnym takim przebiegu. I auto użytkowane oczywiście w Niemczech, w warunkach, że tak powiem, sprzyjających. Spójrzcie na kierownicę, staram się Wam tutaj złapać dobrze ostrość. Faktura jest naprawdę fajna. Praktycznie, no jest jak nowa, no może minimalne tutaj zużycie, ale wygląda bardzo dobrze. Lewy boczek też nie jest zniszczony, nie jest tutaj jakoś odmoczony, nic z tych rzeczy. Fajnie to się ogólnie prezentuje ten samochodzik. Cóż mogę Wam jeszcze powiedzieć? Lewa strona, tak samo mojego boczka, wygląda bardzo dobrze, nie jest wygnieciony, tutaj też nie jest nic podarte. Tutaj mamy środek, mamy tutaj też wyposażenie. Podgrzewane fotele i oczywiście są też podgrzewane lusterka, klimatyzacja, radio firmowe, fabryczne. Tutaj też spójrzcie na mieszek. Mieszek wygląda bardzo dobrze, nie jest zżarty. Tak samo jak tutaj te plasticzki nie są podrapane. Drugi fotel też czyściutki, boczek to samo, deska. Ogólnie auto bardzo przyjemnie utrzymane. Również z tyłu też wygląda bardzo miło. Coś jeszcze, jeżeli interesuje Was to autko, mogę Was zaprosić do polubienia mojej strony Mavkar Automoto lub też do zasubskrybowania mojego kanału na YouTubie. Jeżeli szukacie jakichś innych aut, akurat to nie jest, znaleźliście gdzieś, a szukacie czegoś innego, może coś się ciekawego pojawi, co Wam przypadnie do gustu. Pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, nie wnosicie także opłaty od wzbogacenia 2% i oczywiście na auto możecie dokupić sobie gwarancję do roku czasu. Więc myślę, że oferta jest tutaj pełna. No i to auto też, że jest zarejestrowane w kraju, ma ważny przegląd i OC. To by było na tyle. Pozdrawiam. Widzicie, zapomniałbym jeszcze o książce serwisowej. No i zapomniałem pokazać tutaj też fajne rozwiązanie w Skodzie. Mamy podwójny schowek, tam możemy sobie wrzucić rzeczy, których mniej używamy, to jak na przykład książka, a tutaj takie rzeczy, które potrzebujemy pod ręką. Oczywiście boczki też tutaj są ze schowkami. No i zapomniałem dodać, że tu mamy pompowany fotel, więc wygodną pozycję możecie sobie tutaj znaleźć za kierownicą. No i oczywiście tu jest kolejny schowek. Ale wracamy do książki serwisowej. Pokazuję już Wam wpisy. Jak to tutaj wygląda. Dlatego też to auto dobrze tak wygląda, bo na pewno ma oryginalny przebieg, bo wpisy macie do samego końca. Tutaj 15 tysięcy, tutaj 30 Skoda. No i też fajnie, że ktoś po prostu wymienia ten olej częściej. Tutaj mamy już trochę więcej kilometrów, 73. 198 w 16, tu mała przerwa, ale potem dalej już ktoś go serwisował regularnie. Macie 17 rok, 229, tutaj nie wiem, nie jest wpisane, ale za to dalej mamy wpisany ostatni w tamtym roku przy 294 serwis, więc autko jest wyserwisowane praktycznie do samego końca z jakąś tam małą przerwą.